Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 zapraszam wszystkich Opolan, dzieci, dorosłych na premierę najnowszego tekstu napisanego dla naszego teatru przez Martę Guśniowską pod tytułem Pingwini. No, będziemy świadkami wielkiej przygody takiego trochę zamkniętego w sobie pingwinia i Uchatki, która jest bardzo otwarta na świat i próbuje właśnie wyciągnąć tego pingwinia z tego zasklepionego świata w ten realny świat. Przedstawienie, jak to teksty Marty Guśniowskiej, należy się spodziewać bardzo refleksyjnego, bardzo mądrego przesłania, ale jednocześnie wypełnionego humorem. Bardzo gorąco wszystkich zapraszam. Pomysł jak pomysł, to taka propozycja padła, ja ją przyjęłam, naiwnie sądząc, że to będzie proste, może nawet prostsze. Jeżeli sam będę reżyserować i będę grać, nie jest to prostsze z pewnością i no, dla mnie jest to wyjątkowe wydarzenie w związku z tym. Myślę, że temat, który podjęłyśmy z Martą, jest bardzo ważki na ten moment, w którym wszyscy jesteśmy w ogóle po pandemii, po ta samotność, to odcięcie się od świata, to taka niby potrzeba bycia samemu albo nie potrzeba bycia z ludźmi. Zapraszamy wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie tutaj cząstkę samego siebie i własnych problemów albo też własnego uśmiechu też przy tym przedstawieniu, bo myślę, że ma wiele takich. W moim odczuciu nie jest to spektakl do rozpuku, do śmiania się. On jest bardzo klimatyczny. Myślę, że ten spektakl powinien po prostu podnosić nam kąciki ust, dać nam dużo nadziei, dużo takiego myślenia, że są wokół nas ludzie, że są ludzie ważni, ważne, żeby z nimi być. My tak przeżyliśmy powstawanie tego przedstawienia. Dawno nie pracowałam w tak fantastycznie zebraną grupą, która pracowała naprawdę z potwornym oddaniem. Tak naprawdę cała historia polega na tym, że siedzi sobie pingwin, bardzo samotny, bardzo odcięty, wydaje mu się, że szczęśliwy, a niekoniecznie. Pojawia się Uchatka, która próbuje za wszelką cenę tego pingwina uwolnić z tej samotności, chociaż on nie bardzo chce, i wyciąga go i kreuje cały ten świat. To kreuje jedna Uchatka. Buduje te światy podróży i te postaci, które się po kolei pojawiają. Czy to jest Mewa na początku, czy to potem będzie Kryl, potem będzie wielka orka, która łyknie tego naszego pingwina i znajdzie się ten biedak w jej brzuchu, czy na końcu będzie Fala, zupełnie też spersonalizowana. Więc spotyka, ona to kreuje tylko i wyłącznie po to, żeby zaprzyjaźnić tego naszego pingwina ze światem zewnętrznym i żeby zechciał z niego po prostu wejść do ludzi. I to się udaje, tyle powiem, to się udaje. Ta droga jest trudna, ciężka, czasem przerażająca, ale koniec końców świat jest smaczny nie tylko przez książki, a też przez dotyk drugiego człowieka i to nam się udaje. Myślę, że każdy poniekąd w swoim wnętrzu ma takiego pingwina, taki kokon jakiś, w którym się osnuwa, cipełku takim, w którym chciałby się schować i to jest taka postać. Ten pingwin jest otulony książkami, słowami, poznaje świat właśnie, w zasadzie nie poznaje tego świata, bo on cały czas szuka odpowiedzi w książkach. Cokolwiek się, jakiś bodziec przychodzi do niego, to on szuka w książkach odpowiedzi, co zrobić. Tak jak te nasze dzieci teraz, prawda? No nie wiem, ja też mam córkę dorastającą, która ciągle gdzieś tam szuka w laptopie odpowiedzi, prawda? Od youtuberów, od różnych, z różnych informacji szuka, prawda? I wydaje mi się, że to jest taka właśnie postać, która gdzieś jest daleko, ale wyrusza w tę podróż. Jednak przełamuje się i gdzieś odkrywa samego siebie. Sama podróż dla pingwina jest dużym wyzwaniem. Tu jest taki, no w ogóle ta cała bajka i ten cały spektakl jest zbudowany na takich paradoksach, prawda? No bo pingwin boi się wody, wchodzi jednak do tej wanny i myślę, że z braku laku tej wanną można się po prostu w podróż wyruszyć i zdobyć świat. No tak, światło jest nieodzownym elementem teatru, ale tutaj to tak musi tworzyć, ten klimat jest tworzony przez muzykę, przez światło, to jest taki nastrój, taka atmosfera, czyli przestrzeń, w której aktorzy mogą grać. Tutaj mamy taki przykład sztuki, która ma się dziać w pokoju i scenografia jest dosyć konkretna, czyli fizyczna, więc zadanie było takie, żeby ten pokój odmieniać. Pomimo tego, że jest fizyczną, dość dużą bryłą, to teraz światłem musimy wyczarować różne nastroje. Jedna ze scen dzieje się w akwarium, które jest fizycznym elementem, ale nie ma w nim wody, więc zadaniem było to, żeby pustą przestrzeń dać wrażenie wody, więc myślę, że to się dość dobrze udało i rzeczywiście, jeżeli działa, pojawia się to w spektaklu, no to widz ma wrażenie, że ta przestrzeń jest pełna wody.